witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Gryf to potwór z mitów i legend, ale jednocześnie symbol tajnej organizacji wojskowej na Pomorzu z czasów II wojny światowej. Tak tajnej, że Niemcy długo nie wiedzieli o jej istnieniu. Dla Gestapo było zaskoczenie, kiedy w październiku 1942 roku, podczas rozbijania struktur Armii Krajowej, natrafiono na dokumenty wskazujące na istnienie tajnej organizacji wojskowej. Już wtedy Gryf Pomorski, nie Kaszubski, bo pierwsza nazwa była Gryf Kaszubski. Dokonano nawet zmiany struktury Gestapo gdańskiego, bo Gestapo nie miało w ogóle świadomości, że tak długo istnieje jakaś organizacja konspiracyjna, o której Gestapo po prostu nie wiedziało. Nie było takich zewnętrznych przejawów funkcjonowania tej organizacji. To się zmienia, tak jak mówię, dopiero w 1942 roku, kiedy do oddziałów partyzanckich Gryfa, które funkcjonują w lesie, docierają nowi ludzie. Oni są już zdeterminowani, wiedzą po prostu, że ich schwytanie to jest pewna śmierć, dlatego że dezercja w warunkach wojny jest karana śmiercią. Często byli już dobrze przygotowani, bo przeszkoleni w wojsku niemieckim. Wokół organizacji do dziś jest dużo kontrowersji. Pomniki upamiętniające Gryfa są niszczone, a sprawy mają swój finał w sądzie. Krzyż sprofanowany został w haniebny sposób obalony. Ja tu w tym momencie się przedstawię. Generalnie, dlaczego ja tu jestem? Nie jest to proces o pietruszkę. Mnie by nie było ani na tej sali, ani na innych. Mój ojciec jest Katyńczykiem w miejscu w Katyniu pochowany z wszystkimi honorami. Są tam cmentarze. Nie wyobrażam sobie, żeby tu na ziemi pomorskiej nie znalazło się miejsce pamięci dla tych, którzy ginęli w obronie, choćby i nas, jeżeli mówiliśmy językiem polskim. Ja nie znam sytuacji, w której doszło do wyczyszczenia pomników i nie znam, szczerze mówiąc, sytuacji, w której ktokolwiek występowałby przeciwko bohaterom narodowym. Wynajęli pracowników i w niedzielę krzyż ścieli. Święto Matki Boskiej. Krzyż ścieli, pomnik w drobiazgi rozbity, tablice napisowe zawłaszczyli. Gryfem się nie interesuje. Interesuje się tylko i wyłącznie tym, aby spokojnie móc władać własną ziemią, którą kupiłam w sposób legalny i uczciwy. To jest proces fałszywego oskarżenia o naruszenie miru, o obrazę tych państwa trojanowskich podczas wydarzenia, którego byłem świadkiem. Jest to zupełnie wyssane z palca opisanie tego wydarzenia. Spotkanie było patriotyczne, spotkanie było na wysokim poziomie prowadzone w obecności również księdza prałata Henryka Jankowskiego. Chodziło o poświęcenie tego krzyża. Ludzie tam zebrani nie zajmowali się jakimiś tam ludźmi z tyłu na zapleczu za barierką drewnianą. Pan Dąbek ze swoimi ludźmi, ze swoimi zwolennikami zorganizował manifestację polityczną i, jak on mówi, patriotyczną. Modlili się, jednocześnie nas wyzywali. To było bardzo szokujące i bardzo dziwiące. Są szkoły imienia porucznika Dąbka, są szkoły gryfowców. Jeszcze korespondowałam z świętej pamięci panem przewoźnikiem, ale też jest w kodeksie karnym. Czy na prywatnej działce, czy na obojętnej jakiej, nie wolno zniszczyć miejsca pamięci narodowej pod rygorem kary 5 lat. Tu są obrażeni, poniżani ci, którzy dzisiaj występują w roli oskarżonych. I to jest oburzające, że w tej sytuacji my jako świadkowie, uczestnicy tego, nie możemy być na sali. Gryf Pomorski prowadził działania w ukryciu i nie mając wiele broni. Jeżeli określić, ile tych pod bronią partyzantów było, to jakich było z 500, a uzbrojenie to albo była to broń pozostawiona sobie przez uciekinierów z armii niemieckiej, była to broń myśliwska, była to inna broń krótka. Miejscowi nazywali ich nie partyzantami, a bunkrarzami. Po części była to prawda, bo oni wywodzili się z tych, którzy uciekli i nie poszli do armii niemieckiej. Taka znana jest akcja, kiedy w pociągu w rejonie Redy został zastrzelony funkcjonariusz Gestapo.
gryfowcy po prostu zabrali mu dokumenty. Jest nawet w jednym z takich meldeblatów, czyli wewnętrznych pism Policji Kryminalnej, zdjęcie, gdzie znaleziono dokumenty tego człowieka, prawdopodobnie wzięte podczas kontroli przez gestapowca tego zabitego, ale podaje się, że te dane, które są na dokumencie, są po prostu nieprawdziwe, w związku z czym, żeby zwracać uwagę raczej na twarz, był to Paweł Hebel, członek Gryfa Pomorskiego, i ta akcja była przeprowadzona brawurowo, i Hebel organizował również inne tego typu akcje w rejonie Wejherowa, między innymi na samochód mleczarni, a więc zdobywano w ten sposób środki do prowadzenia działalności. No niestety miał pecha, został w trakcie jednej z akcji przez policjanta postrzelony, odkryto jego miejsce ukrywania się, podjął walkę, zastrzelił oficera żandarmerii, która miała dokonać jego aresztowania, i ranny dostał się do gestapo gdańskiego, gdzie przechodził śledztwo bardzo brutalne. Zmarł, bo nie udzielono mu świadomie po prostu pomocy. Głównym autorytetem w Gryfie był ksiądz Wrycza, zwany też księdzem generałem. Uczestnik obu wojen, wybitny patriota. Jeden z współzałożycieli organizacji wojskowej Pomorza, legenda, ale jednocześnie działacz polityczny, związany bardzo mocno z Stronnictwem Narodowym. Również, o czym nie wszyscy wiedzą, bardzo aktywny w ruchu kombatanckim w okresie międzywojennym. Przez niektórych uważany za takiego kmicica, troszeczkę wataszkę, mimo tego, że ksiądz, ale miał taki duży temperament. Najbardziej dramatyczny moment w dziejach Gryfa to śmierć Józefa Gierszewskiego. Ksiądz Wrycza wycofuje się z działań. Organizacja dzieli się na dwa obozy, a spory przeniosły się na kolejne pokolenia. Zbieg okoliczności, ich kumulacja w czasie spowodowała w konsekwencji śmierć Gierszewskiego. Do tego doszły pewne sprawy emocjonalne w relacjach między Dambkiem a Gierszewskim, dotyczące kwestii wpływu na organizację. Gierszewski jako oficer rezerwy w momencie, kiedy został komendantem naczelnym Gryfa, to stało się dopiero w połowie 1942 roku, zaczął mieć coraz większy mir wśród dowódców oddziałów partyzanckich, co nie mogło się podobać Dambkowi. Gierszewski jako oficer Wojska Polskiego, wspomagany przez Jana Szaleskiego, chciał i dążył do podporządkowania się Gryfa tej to wojskowej Armii Krajowej, co spotkało szalony sprzeciw ze strony Dambka. Nawet ukrywano mu, że on ten stopień ma porucznika, a pan porucznik Dambek, możecie sobie i na każdym forum zobaczyć jego ścieżkę, ma krzyż virtuti militari. Z chwilą podporządkowania się wojsku, armii, wszystkie stanowiska, wszystkie stopnie by były ujednolicone i musiałyby obowiązywać tak jak w Wojsku Polskim. Dzisiaj wiemy, że te poszlaki były słabe, że po prostu zastrzelono niewinnego człowieka. Natomiast nie jest tak, jak niektórzy chcieli przedstawiać po wojnie, i ten konflikt między nimi dlatego narastał, że z niskich pobudek po prostu zrobił to Dambek. Był to wyrok sądu organizacyjnego, możemy się spierać, czy ten sąd miał takie kompetencje, czy nie. Natomiast nie było tak, że ktoś po prostu z niskich pobudek kryminalnych, po prostu nie zgadzając się tylko z kimś, dokonał zabójstwa. W 1943 roku dochodzi do wielkich aresztowań wśród członków Gryfa i nie tylko, ale na Pomorzu. Wiele ludzi trafiło poprzez gestapo do Sztutowu i zostało zamęczonych. Ksiądz Wrycza wycofał się po prostu z działalności gryfowskiej, uznając, że nie chce po prostu mieć do czynienia z tą organizacją, która w taki sposób rozwiązała konflikt. Próbował łagodzić ten konflikt dosyć skutecznie przez pewien okres czasu Juliusz Koszałka,
Ale w momencie jego aresztowania po prostu zabrakło kogoś, kto miałby autorytet i takie zdolności koncyliacyjne, żeby mógł rozładować ten konflikt. No, konflikt był olbrzymi, emocje straszne, jak wynika z relacji, z różnych przekazów. Kilkakrotnie przynajmniej w trakcie spotkań obydwaj czy jeden z nich, czyli albo Józef Gierszewski, albo Józef Dambek, wyciągali pistolety i grozili sobie po prostu śmiercią. W przypływie takich emocji Józef Gierszewski nawet powiedział, że no, najprostszą sprawą to jest złożyć doniesienie do Gestapo. I kiedy w maju 1943 roku nastąpiła ta fala aresztowań, zaczęto łączyć te wypowiedziane w emocji słowa Gierszewskiego z aresztowaniami. Jako historyk mogę powiedzieć, że absolutnie nie miało to żadnego wpływu na aresztowania. Wokół Gryfa narosła legenda. I to taka legenda, która jątrzy. Zamiast wspólnie szczycić się tymczasem oporu i chęci wyzwolenia, to nie. To kto był lepszy? Kto był lepszym Polakiem, lepszym Kaszubą, a kto był Niemcą? Prawdopodobnie łączniczka Józefa Gierszewskiego oddała kartkę funkcjonariuszowi Gestapo, ale to wcale nie znaczy, że Gierszewski współpracował. Ja mam wrażenie, ale jest to tylko i wyłącznie hipoteza, że Gestapo wykorzystywało wiedzę o konflikcie w łonie kierownictwa Gryfa, uzyskano od aresztowanego Koszałki. I w ten sposób chciano po prostu również rozsadzić organizację. Wyraziłem publicznie swoją dezaprobatę, nawet oburzenie, że jest wykaz komendantów naczelnych tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski i na tym wykazie nie ma w ogóle nazwiska porucznika rezerwy Wojska Polskiego Józefa Gierszewskiego, pseudonim Ryś, który przecież wiemy i nikt tego nie neguje z badaczy, pełnił tę funkcję. Ocena tego jest jasna dla każdego możliwa. Każdy może jego działalność ocenić tak czy inaczej, ale nie można dokonywać ewidentnego fałszerstwa. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.